Cześć, tu Milena. Mam 20 lat, jestem studentką, której brakuje motywacji do nauki i ciągle jej szukam. Cześć, jestem Szymon, mam 21 lat i od 5 regularnie chodzę do biblioteki. Cześć, mam na imię Dominika, mam 21 lat, a od 6 piszę, ale nikt mnie nie czyta. Jesteśmy studentami filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Zapraszamy Was na podcast Mów, Pisz, Czytaj. Będziemy mówić o tym, co nas interesuje i czym zajmujemy się na co dzień. Do rozmowy będziemy zapraszać osoby, które dobrze mówią, piszą i czytają. W przeciwieństwie do nas. Zapraszamy! Cześć, z tej strony Dominika. Są wakacje, jest lipiec, 35 stopni na podwórku, ale my jesteśmy bezpieczni, bo siedzimy w klimatyzowanym pomieszczeniu w bibliotece i będziemy rozmawiać o książkach. Z nami są również Laura i Justyna, studentki. Oraz Szymon, współprowadzący. Cześć. Cześć. Siedzimy sobie wygodnie teraz na kocyku i będziemy rozmawiać o tym, co czytają studenci podczas wakacji. Czy naprawdę w ogóle studenci czytają wakacje? Jesteśmy akurat sami w bibliotece, ale chodzi o to, czy nam się chce po całym semestrze, gdzie my akurat czytamy książki prawie w każdym tygodniu, co ja mówię, w każdym tygodniu czytamy, są wakacje. I co? Będziemy zaczynać kolejny rozdział, gdzie tak, mamy super pogodę, mamy super seriale, super filmy. To po co nam książki? Ja osobiście uważam, że to wszystko zależy od ludzi i przede wszystkim od tego, czy lubią czytać. Znajomi lubią czytać książki, tak samo mam rodzinę czytającą oprócz taty. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że młodzi lubią czytać, przynajmniej z mojego kręgu. Po ukończonym właśnie semestrze na polonistyce, takim bardzo solidnym z pozytywizmu i młodej Polski, naprawdę musiałam zrobić sobie przerwę od czytania, żeby zachować z czytaniem zdrowe relacje i żeby to wszystko się nie stało toksyczne, bo byłam naprawdę bardzo zmęczona czytaniem, może trochę z przymusu. Niemniej to były ciekawe rzeczy, ale po prostu, żeby nie przedobrzyć. Potrzebowałam zrobić sobie przerwę, takie 2-3 tygodnie bez książeczki i teraz mogę przynajmniej wrócić bez jakiegoś urazu do tych książek wszystkich. Bardzo czekałam na to, żeby w końcu skończył się rok szkolny i żebym mogła się tak sumiennie zabrać za te czytanie książek, bo jednak czytanie jest to taką moją pasją w sumie od małego. Właśnie moja mama mi to wpoiła. I zawsze, kiedy tylko mam wolny czas, albo nawet między lekcjami pamiętam, jak miałam zajęcia internetowo, no to zawsze łapałam za książkę i te 15-20 minut właśnie poświęcałam na książki. To ja pamiętam, że już jak zaczęła się sesja, było powtarzanie tych wszystkich lektur, to ja już chciałam tylko wrócić do czytania z przyjemności, wrócić do tego braku stresu, do tego po prostu, co zawsze kochałam, bo poszłam na filologię polską ze względu właśnie na to, że kocham czytać książki, kocham pisać książki. Niestety w czasie semestru nie było na to czasu, co dla mnie było taką odskocznią. Już po ostatnim egzaminie już chwyciłam za książkę i to było to. Pozdrawiamy mamy. Tak w ogóle. A jaka jest waszym zdaniem idealna książka na wakacje? To chyba wszystko zależy od tego, czego na tych wakacjach potrzebujemy. I ja teraz jestem na praktyce w bibliotece. No i patrzę, że dużo osób sięga po kryminały i romanse. Czyli co? Na wakacjach nadal myślimy o zbrodni i o namiętnościach. To chyba dobrze. Pogoda ku temu sprzyja. Ja osobiście na wakacjach też chyba czytałem kryminały. Sięgnąłem na przykład do serii Sherlocka Holmesa, żeby właśnie zostawić w tym trochę pozytywizm i tą młodą Polskę, żeby właśnie tak odpocząć od tego wszystkiego, wziąć sobie jakąś lekką książkę, bo chyba tak mogę ją określić. No i sprawiło mi to przyjemność. Mogłem po prostu odpocząć czytając. Co już przez moment wydawało mi się niemożliwe. Ja osobiście czytam literaturę klasyczną, ale to dopiero zaczęłam. Fantastykę młodzieżową, fantastykę. Tak konkretnie, jeżeli miałabym wskazać powiedzmy jakieś tytuły, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona moim ponownym przeczytaniem Ani z Zielonego Wzgórza, ponieważ uważam, że jest to naprawdę uniwersalna książka dla tak naprawdę każdego. Pamiętam, jak to była moja lektura w czwartej klasie podstawówki i miałam coś takiego, że naprawdę byłam zachwycona nią i jak tylko teraz sięgnę właśnie po taką lżejszą książkę, opisującą tak w przepiękny sposób przyrodę, to
ponownie mogłam się zagłębić właśnie w ten przepiękny obraz takiego właśnie lata. Ja też czytałam Anię z Zielonego Wzgórza w czwartej klasie podstawówki i nie wyobrażam sobie w sumie, żeby do tego teraz wrócić, bo nigdy o tym nie pomyślałam, tak jak w sumie do wielu lektur można by było wrócić, pewnie byśmy widzieli już je troszeczkę inaczej. To by było czytanie z przyjemności, nie z przymusu niestety. Tak, to prawda, aczkolwiek nigdy nie miałam czegoś takiego, jak chodziłam do podstawówki, że czytałam lektury z przymusu. Zawsze byłam ciekawa tego, powiedzmy, jaką teraz będę miała lekturę, jaka to będzie historia, jaka to będzie fabuła. Więc zawsze byłam tak bardziej pozytywnie nastawiona do tego, żeby przeczytać lekturę. No a Ania z Zielonego Wzgórza to zawodna moim sercem dosłownie od małego i powrót do tego właśnie teraz w tej chwili i czytanie tak naprawdę dalszych jej losów, bo jestem obecnie na czwartym tomie Ania z Szumiących Topoli, jest naprawdę czymś takim wyzwalającym i naprawdę przyjemnym. Właśnie widzę, że masz ze sobą egzemplarz, bardzo ładny w ogóle. W twardej oprawie. Zbierasz książki, czy właśnie zależy ci na tym, jak one wyglądają? Obecnie mam właśnie Anię z Szumiących Topoli. Postanowiłam, że wezmę w ramach takiego rozluźnienia się, żebym się tutaj nie stresowała. Tak, uwielbiam piękne okładki. Szczerze mówiąc, jeżeli tylko mogłabym wydać więcej pieniędzy, a mogłabym mieć wszystkie książki w twardych oprawach, to podjęłabym się takiego poświęcenia. I tak, tutaj właśnie mam akurat Anię z wydawnictwa Olejsiuk i szczerze mówiąc pisałam do nich już chyba 3 e-maile odnośnie kontynuacji tej serii właśnie w tej oprawie, ale nie odpisują mi. Pisałam do nich na Instagramie i też mi nie odpisują. Aczkolwiek udostępnili moje zdjęcie, które wstawiłam, ale dalej mi nie odpisali. Więc no, czekam teraz z niecierpliwością, aż w końcu coś się ruszy. Jak nie, to chyba sama postanowię coś z tym zrobić. To widzę, że tutaj przeważa książka papierowa, a Justyna, u ciebie bardziej e-booki czy książki papierowe, bo jednak są to wakacje, wyjeżdżamy często gdzieś w biegu, czytamy w autobusie, w drodze do pracy. W wakacje zdecydowanie forma elektroniczna i to nawet częściej nagrywana niż taka do czytania. Moje wakacje zazwyczaj odbywają się pomiędzy Podlasiem a Pomorzem, więc dużo czasu spędzam w pociągu i tam mam mnóstwo czasu. Pociąg bezpośredni z Białegostoku do Gdańska Głównego, 7 godzin 47 minut. Mam całkiem sporo czasu na słuchanie, na czytanie, ale całkiem mało miejsca w walizce na egzemplarze papierowe, więc te elektroniczne wersje są bardzo w porządku. Audiobooki są na tyle dobrą formą dla mnie, że jestem w stanie nawet w pracy sobie włączyć czasem jakąś ciekawą książkę i posłuchać w międzyczasie. Tak, to chyba wszystko zależy od tego, że czytają je najczęściej aktorzy, którzy mają super dykcję. Ja też w wakacje bardzo lubię audiobooki. Nie spędzam akurat czasu w pociągu 7 godzin i 47 minut, ale na przykład będąc w domu, nie wiem, sprzątając czy coś takiego, audiobook jest super rozwiązaniem. Można słuchać jakiejś ciekawej książki. Nie polecałbym jakiejś mocno trudnej, bo chyba lepiej mieć tekst przed oczami, ale można naprawdę posłuchać fajnej rzeczy, jednocześnie spożytkować czas na dwie czynności. A co czytasz w pociągu? Co czytacie w biegu? Jakich audiobooków słuchacie? Jeśli mówimy o takiej typowej literaturze do czytania na wakacjach, to ja na przykład lubię książki takie typowo letnie, pachnące, takie ciepłe. Moim must read na wakacje co roku jest Lato w Dolinie Muminków. I to jest super książka do połknięcia na jeden jakiś bardzo ciepły dzień, ale też z takiej literatury mniej dziecięcej, a bardziej dorosłej, to na przykład ostatnio przeczytałam Szafę Olgi Tokarczuk, zbiór opowiadań, zresztą bardzo krótki, więc też jak ktoś ma problemy z długimi formami w letnie dni, to też bardzo polecam, taka bardzo właśnie pachnąca, ciepła, domowa książka, krótka i lekka do przyjęcia. Niesamowite jest to, że wracamy do lat dziecięcych, mimo że w sumie też mieliśmy Muminki, opowiadania Muminków na literaturze grozy, żeby było śmieszniej. Także to jest ciekawy utwór, bardzo ciekawy utwór. A jeszcze gdzie czytacie poza pociągiem? Chyba najwięcej w domu tak naprawdę.
Ja osobiście też bardzo dużo gdziekolwiek nie pojadę, czy to z rodzicami w gości, czy to nawet na jakieś wakacje, to zawsze muszę mieć ze sobą książkę. Nawet jeżeli wiem, że jadę dosłownie na godzinę czasu, to książka w torbie musi być, więc powiedzmy zjem ten zaplanowany obiad i szukam sobie jakiegoś cichego zakątku, wtedy czytam książkę. W domu tak samo, wolę jednak taką ciszę, spokój. Czasami też lubię sobie włączyć jakąś muzykę klasyczną w tle, bo jednak mnie tak uspokaja. Ja próbowałem czytać na podwórku, ale przy takich temperaturach to jest trudne. A szczególnie chyba ja jestem też dziwny, bo bardzo łatwo się rozpraszam i zamiast książki patrzę po prostu na krajobraz, na to wszystko, co się dzieje wokół. I książka schodzi na drugi plan. To właśnie też mam często tak, że jak sobie biorę kocy, chcę sobie rozłożyć, przeczytać coś, to pierwsza rzecz to jest za telefon i robienie jak najlepszych ujęć książek właśnie na tle przyrody, na tle jakiegoś pięknego słońca zachodzącego, więc u mnie też często przyroda mnie w jakiś sposób dekoncentruje, aczkolwiek jeżeli wiem, że nikogo nie ma w domu, że nikt nie przyjdzie mi nagle i nie powie do roboty, czy wiadomo, coś takiego, to wtedy bardzo przyjemnie mi się właśnie czyta na podwórku, ale wiadomo, jeżeli nie ma takich temperatur, jak teraz mamy. Znajdujemy się teraz na kampusie i ja po drodze zrobiłam sobie spacer. Po drodze czytałam, wziąłam ze sobą książkę, po drodze czytałam na chodniku. Dla mnie to jest niesamowite. Ja to kocham. Ja kocham przyrodę łączyć z książkami, bo ja się w sumie tak wychowywałam. Tak pamiętam książkę od zawsze. Zawsze u dziadków, na wsi, 3 domy na krzyż jeszcze na dodatek. To było piękne. To ja zawsze tak wspominam. Dlatego dla mnie czytanie na podwórku przy naturze jest niesamowite. A właśnie, Laura, wspomniałaś jeszcze o zdjęciach. Czy udostępniacie gdzieś zdjęcia swoje książek? Gdzie udostępniacie je? Niedawno założyłam takie swoje konto na Instagramie i właśnie tam udostępniam swoje zdjęcia, bo bardzo często tak naprawdę wstawiam je u siebie prywatnie, a wiem, że jednak nie każdego to interesuje, a nie chciałam niepotrzebnie jednak zaśmiecać swojego profilu, więc postanowiłam, że poświęcę na to takie właśnie oddzielne konto i tam właśnie wstawiam książki, które przeczytałam, które mi się podobały, które mi się nie podobały, wstawiam jakieś takie mini recenzje, albo po prostu takie krótkie notki o tym, co myślę na temat książek. Też bardzo lubię właśnie jakieś takie powroty do starszych książek, nawet jeżeli nie czytam je jakoś w najbliższym czasie, to właśnie lubię sobie wracać do takich starszych lektur. To się pochwali, jak nazywa się profil. To profil nazywa się Between Books i to jest jakby przez 2 e na początku i na końcu. I serdecznie zapraszam, gdyby ktoś chciał zajrzeć. Tak, jestem pewna, że nawet pojawi się post o nas tutaj teraz. Justyna, a jak ty wybierasz książki? Może gdzieś też udostępniasz? Nie, ja raczej nie jestem typem osoby udostępniającej. Muszę powiedzieć, że dla mnie styczność z literaturą, czytanie jest takim bardziej intymnym przeżyciem. Raczej nie jestem osobą recenzującą, ale zdarza mi się czasem udostępnić jakiś ciekawy cytat albo jakiś wycinek z całości, który mógłby kogoś zachęcić, żeby też sięgnąć po to samo, co ja. To jeszcze właśnie do tego, co mówiła Justyna. Właśnie zauważyłam, że przez to, jak stworzyłam te konto, to też mam teraz taką trochę presję czytania, która wiąże się z tym, że po prostu muszę przeczytać książkę w takim czasie, żeby właśnie być na bieżąco tak naprawdę z tymi postami, więc też staram się troszeczkę od tego, jakby traktować to troszeczkę z takim dystansem, że jednak czytam dla przyjemności, zawsze to robiłam dla przyjemności, więc nie chcę teraz, żeby to było głównie dla ludzi, ale przede wszystkim ma właśnie być to dla mnie. No dobra, czytacie książki, ale jakie wybieracie? Ktoś wam polecił, czy nie wiem, szukacie w internecie książki, które muszę przeczytać przed śmiercią? Nie wiem, coś takiego. Jak wybieracie to, co będziecie czytały? Ja mogę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się co prawda jeszcze googlować książki do przeczytania przed śmiercią. Może kiedyś, jak już nadejdzie jakiś dzień ostateczny, to sobie wtedy poszukam. Ale nie, raczej książki wybieram w ten sposób, że w trakcie roku akademickiego, kiedy nie bardzo mam czas na literaturę inną niż akademicką, to spisuję sobie albo w notatkach w telefonie, albo gdzieś na kartce wszystkie polecajki, które gdzieś tam ktoś mi podpowiada. Więc przez te 9 miesięcy
miesięcy się trochę zbiera i na wakacjach na pewno jest co czytać. Przez to, że właśnie posiadam konto na Instagramie, przez to, że zawsze lubiłam obserwować osoby, które się interesowały książkami, to mam bardzo dużo właśnie osób, które polecają jakieś książki. Często są to książki takie typowo nowe, wydawane z wydawnictw, ale też się zdarzały takie jakieś konta, które skupiają się na tym, co oni czytają, co oni polecają i właśnie to najbardziej jakby do mnie przemawia. Też bardzo dużo oglądam filmików na YouTubie, są właśnie osoby, które opowiadają o książkach, które recenzują książki i też bardzo dużo to daje, więc uważam, że w każdej kategorii literackiej można znaleźć coś naprawdę ciekawego. To właśnie ja z Laurą znam się dosyć dobrze. Mamy swoją konwersację na Messengerze o nazwie Klub Czytaczy, tam bardzo dużo sobie polecamy, także nie bójcie gdzieś polecać swoim znajomym książek, które są godne właśnie uwagi. A jeszcze inne polecajki. Bardzo sobie cenię profil Zaksiążkowane, które prowadzą Zuza i Tola. Zuza jest w moim wieku, Tola ma lat 14 bodajże, bądź 13, więc bardzo przyjemnie się je słucha ze względu na to, że jest taka rozbieżność wiekowa. Polecają różnego rodzaju książki. Wiadomo, Zuza czyta takie bardziej dla dorosłych, zahacza o kryminały, o jakąś młodzieżówkę, takie jednak bardziej dla starszych, fantastykę tak samo. Tola natomiast, wiadomo, książki bardziej dziecięce, młodzieżówki przeznaczone, wiadomo, w jej wieku, więc Zaksiążkowane to takie moje top. Na studiach filologicznych można naprawdę znaleźć dużo ciekawych książek, które polecają nam nasi wykładowcy, koledzy z roku. Takim oto sposobem mam do przeczytania przynajmniej z dwie książki polecane akurat przez wykładowców. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. I druga to jest Bohater o tysiącu twarzach. To jest już bardziej takie nastawione na licencjat. No niestety zbliża się krokami wielkimi. Trzeba też pomyśleć o tym w wakacje. Polecajki polecajkami, ale co mnie jeszcze interesuje, to, czy zakreślacie coś w swoich książkach, czy zaznaczacie jakieś ważniejsze informacje, ważniejsze cytaty, bo ja osobiście miałam kiedyś, książka dla mnie to była świętość. Jak ktoś po niej popisze, to mnie to tak denerwowało, tragicznie. A teraz ja sobie nie wyobrażam, bo otwieram książkę i mam jeden zaznacznik, drugi zaznacznik i co poważniejsze fragmenty wystarczy, że przeczytam i tak naprawdę przypominam sobie całą książkę. Czy właśnie odkładacie książkę na półkę, po przeczytaniu nic z nią nie robicie? To tak jak Dominika właśnie mówi, dla mnie książka to dalej jest świętość i nie miałabym serca nic zakreślić dosłownie. Jak widzę tylko jakieś małe zagięcie czy cokolwiek, to albo do zwrotu, albo bulwers każdemu po prostu swój muszę przekazać. Ale w jaki sposób zakreślam jakieś ważniejsze fragmenty, no to robię często zdjęcia po prostu danego fragmentu i mam taki specjalny folder u siebie w telefonie i właśnie tam umieszczam takie cytaty, które zapadły mi w pamięć, które w jakiś sposób są mądre albo nawet nie mądre, tylko po prostu, nie wiem, były zabawne. Naprawdę nie lubisz, jak ktoś zakreśla książki? Nie, nienawidzę tego, to jest okropne. Ja nawet nie potrafiłabym zakleić niczym książki, bo mam wrażenie, że zostanie jakiś cokolwiek, jakiś rozmazany klej czy jakaś plama i naprawdę bardzo tego nie lubię, tym bardziej, że bardzo dbam o książki, bardzo. A ja do zakreślania przekonałam się dopiero po tym, jak usłyszałam chyba nawet od mojego dziadka zdanie, że książki, które wyglądają pięknie, nie są używane, nie są dla człowieka, że książka nie jest dla jednego człowieka, że ktoś kiedyś weźmie tą książkę i może się zastanowi, czemu zakreśliła. Czemu akurat ten cytat? A czemu nie ten pod spodem? Widzisz, chyba do wszystkiego trzeba dorosnąć. Ja pamiętam, że ja zakreślałem sam i bardzo to lubiłem. I był taki moment, że mogłem komuś pożyczyć książkę, ale on nie mógł zakreślać. Czyli na początku tylko ja mogłem, bo moje zakreślenie jest lepsze niż kogoś. I dopiero teraz powoli dorastam do tego, że chętnie poczytam coś, co to ktoś jeszcze zauważył. Bo może po prostu mam inny punkt widzenia. Ty mnie obraziłeś w tej chwili. Nie, no chciałem powiedzieć po prostu, że popatrz, że jakby nie mam nic do tego. Może po prostu, że nie mam tak pięknych książek jak ty. Bo ja na przykład bardzo sobie cenię takie
stare, takie wiecie, z jakiejś naderwaną kartką. Niektórzy powiedzą, że to brzydkie są książki, a ja uważam, że po prostu dużo przeszły i mogą coś jeszcze nam o sobie powiedzieć. Tak, ja tak jak Szymon i Dominika raczej preferuję książki z duszą i takie stare, zniszczone, nie wiadomo po kim. Takie książki są najlepsze. Ja mogę powiedzieć, że mam swój wyśniony od kiedy zaczęłam świadomie czytać książki, taki zbiór z dzieł Edwarda Stachury w takich dżinsowych oprawkach, w sensie dżins jest nadrukowany. To były książki tak okropnie wydane i ten klej się ledwo co trzyma i u mnie każdy, chyba nie pamiętam, z 4 czy 5 tomów, ale każdy z nich jest w kawałkach i te kartki nawet są nie po kolei poukładane i każda z nich jest popisana. One ze mną wędrowały przez bardzo wiele różnych podróży, sporo ze mną zwiedziły i po prostu są w stanie okropnym, ale kocham je bardzo takie rozsypane i raczej bym nie chciała mieć nowszych. Ja lubię sobie wyobrażać, gdzie one wędrowały. Ja mam duszę w ogóle i romantyczki i mam za dużo wyobraźni możliwe, ale lubię sobie wyobrażać, gdzie ludzie z nimi jeździli, czy może gdzieś za granicą one były i wróciły z powrotem do Polski, czy może ktoś się o nie kłócił, może ktoś nad nią płakał kiedyś. Książka ma duszę, naprawdę. Ja kiedyś kupiłem sobie w antykwariacie książkę Hanny Krall, Trudności ze wstawaniem. Mam dedykację chyba z 1960 roku, napisaną do jakiejś kierowniczki, językiem takim, bym powiedział może, ala taki PRL, wiecie, gdzie młodzież dziękuję za wkład poświęcony wychowaniu i dedykuję tą książkę tej pani. I wiecie, jest rok 2021, a ja mam tą książkę na półce. To jest super. Droga, którą tu książka przebyła, jest nie do zastąpienia. Tak, ja mogę jeszcze dodać, że na przykład sama z siebie dość rzadko kupuję książki w Empiku albo w księgarniach, tego typu miejscach. Te książki do mnie trafiają w jakiś sposób same, albo ktoś mi je daje, albo w moim życiu nagle dzieją się jakieś sytuacje, z których wynika to, że mam całą torbę jakichś książek do wzięcia. Albo lubię też kupować książki na takich straganach. W dużych miastach często są właśnie porozstawiane. Ostatnio byłam przejazdem w Warszawie i przywiozłam stamtąd taki stary, rozwalający się tomik Byrona i Broniewskiego i już się nie mogę doczekać, aż jeszcze bardziej się zniszczą. Dalej w sumie tak robię, że będąc w różnych miastach, kupowałam tą książki. I to była taka moja pamiątka. Zamiast jakiegoś magnesu na lodówkę, kupowałam książkę. Do tej pory pamiętam, skąd ona jest. Czy wy też tak mieliście kiedyś, że zbieraliście na przykład... Nie, ja nie zbierałam na pewno z miejsc. Z miejsc nie wpadłam nigdy na ten pomysł, chociaż wydaje się być super, może zacznę to praktykować. Natomiast za każdym razem, kiedy ktoś na przykład chce mi z jakiejś okazji kupić prezent i nie ma pomysłu i prosi mnie o to, żebym coś podpowiedziała, to zawsze proszę o książkę i nawet staram się nie podpowiadać jaką i to jest często to całkiem ciekawe świadectwo osoby, która ją daje o tym, na ile mnie zna i na ile może decyduje o tym prezencie sama przez pryzmat swoich gustów. I właśnie mam książki z dedykacjami, mam książki od nauczycieli moich starych, mam książki od przyjaciół, od znajomych, od rodziny i myślę, że na takiej zasadzie bardziej je zbieram i będę zbierać, myślę, że nadal. Co do dedykacji, to ja lubię dostawać książki z dedykacją. To jest lepsza forma przekazania jakichś słów niż na kartce papieru. I ostatnio znalazłem akurat chyba książkę, którą dostałem na pierwszą komunię świętą. I wiecie, i na tej dedykacji było podziękowanie i było jakieś życzenia na przyszłość. Super sprawa. Normalnie taką kartkę, którą bym dostał, już bym dawno wyrzucił, a tak książka nadal jest. Też mam taką jedną książkę właśnie z dedykacją. Pamiętam, że jak byłam w szpitalu, to wiadomo, ludzie wtedy mają taką tendencję do obdarowywania osoby poszkodowanej jakimiś prezentami. No i mi się trafiały albo miski, bo miski też bardzo kocham, albo właśnie książki. Dostałam właśnie książkę od osoby, z którą szczerze mówiąc nie mam za dużo jakoś, że tak powiem, styczności na co dzień. Bardziej jesteśmy na hej. I właśnie dostałam taką książkę właśnie z dedykacją specjalnie dla mnie i żebym wracała do zdrowia i zrobiło mi się tak miło, bo jakby nikt nie wpadł na taki pomysł. To ja dostawałam, zawsze prosiłam o książki i o kubki, bo kubek z herbatą czy z kawą jest zawsze w parze z książką. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
To był drugi odcinek naszego podcastu. Zapraszamy na więcej, na pewno będzie więcej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, książki nie gryzą, można je czytać. Może podczas tej rozmowy było słychać jakieś szmery, jakieś stuki, puki, a to wszystko dlatego, że jesteśmy już w nowej bibliotece uniwersyteckiej. W ogóle dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj nagrywać. I co? Taka aura tylko sprzyja czytaniu, więc możemy zaprosić was w imieniu Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku na jej przyszłe odwiedzenie. Dzięki. Na końcu świata to my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.